A naszym kolejnym gościem jest teraz pan Jakub Grzegorczyk, portal infoturystyka.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, taki temat, ponieważ zbliżają się wakacje, będziemy wkrótce, może już zdecydowaliśmy, gdzie pojedziemy, może zostaniemy w domu, bo wielu Polaków pytanych w sondażu o to, gdzie pojadą, no mówią, że raczej nie pojadą, że spędzą ten czas na działce, może gdzieś wyskoczą nad polskie morze. A ja się tak zastanawiam, bo nie ulega wątpliwości, że pandemia koronawirusa przeorganizowała życie każdego z nas. Jak na ten moment radzi sobie sektor turystyki? No tutaj turystyka przez ten okres, kiedy był zakaz wynajmu, no można powiedzieć, że ucierpiała, tak? Tutaj wiele firm martwiło się, wielu właścicieli pensjonatów, hoteli, że to dłużej potrwa. No wszystko się zatrzymało, tak? W tej chwili widać, że turystyka odżywa. Odżywa krajowa i no jest nadzieja, tak? Jest nadzieja dla tej branży. Czyli tegoroczne lato to jeszcze nie jest sezon stracony dla branży turystycznej. No taką mają wszyscy nadzieję, przede wszystkim nasi klienci, którzy no jakoś tak był czas, że patrzyli bardzo pesymistycznie, teraz widać większy optymizm. No wszyscy mają nadzieję, że zamiast wyjechać gdzieś tam ludzie na wycieczki zagraniczne, tak, pozostaną w kraju i tutaj skorzystają z tego, z oferty krajowej. No właśnie, być może więc przed branżą turystyczną w Polsce fantastyczne wakacje z tego punktu widzenia, skoro Polacy boją się, nie chcą jechać za granicę, a też nie wiadomo, czy wszystkie granice będą otwarte, chcą zostać w domu. Jeszcze słyszałem, że Niemcy się do nas wybierają, to no, pozostaje bitwa o pojedyncze wolne łóżka w tym roku. Tak, no już widać duży ruch. My widzimy w statystykach ogromny ruch w serwisie, wyszukiwane noclegi. Szczególnie na chwilę obecną, bardzo dużą popularnością cieszą się domki. Być może z tego względu, że jest to jakaś prywatność, być może turyści się czują w tych domkach bezpieczniej, że będą odizolowani od jakiegoś większego tłumu. I też widzimy dużą popularność jakieś takie regiony mniejsze, typu Bieszczady, Góry Świętokrzyskie. No zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało, ale te regiony przeżywają teraz oblężenie. Podczas rozmów z naszymi klientami słyszymy, że niektórzy już mają obłożenie na całe wakacje i nawet dłużej. Czyli zainteresowanie wycieczkami turystycznymi nie maleje, a wręcz przeciwnie. Więc chyba możemy powiedzieć, że te obawy związane z pandemią koronawirusa również maleją wśród społeczeństwa. No to widać, tak, widać takie nawet z rozmowy ze znajomymi, czy z klientami, czy jakieś nasze sondaże, słyszymy, że no, ludzie planują gdzieś wyjechać, tak? Wszyscy są zmęczeni tym przebywaniem w domu. Może nie będą to teraz jakieś długoterminowe wyjazdy, ale jakieś wypady weekendowe, a zobaczymy, jak to się wszystko będzie w wakacje rozwijało. No, na pewno te regiony, gdzie okres turystyczny trwa tylko 2-3 miesiące, czyli Mazury, Pomorze, Oni liczą, tak? Bo oni liczą na to, że zdobędą gości na ten krótki okres. Choć są firmy, są obiekty noclegowe, które planują, że nie otworzą na ten sezon. Ale to tutaj widzimy z obserwacji, że są to jakieś takie małe pensjonaty, małe agroturystyki prowadzone przez osoby starsze. Być może gdzieś to właśnie wynika z tego, że boją się jednak zarazić wirusem, ale naprawdę jest to niewielki odsetek. Ogólnie no, branża się odradza. Zobaczymy, jak jeszcze tutaj wszystko to, co jest wokół turystyki, czyli parki rozrywki, wynajem sprzętu turystycznego, usługi przewodnickie. Zobaczymy, jak to odżyje, ale póki co sama branża noclegowa, widać, że jest ruch i my to widzimy po statystykach serwisu. A jak pan wyobraża sobie w ogóle te wakacje w tym roku? Bo jeżeli chodzi o domki, jakieś pensjonaty, to domyślam się, że no będą tam prowadzone takie prace, żeby wszystko dezynfekować, żeby wszystko było bezpieczne. Nie będzie zapewne jakichś tam stołów szwedzkich, jeżeli chodzi o posiłki. No ale już na zewnątrz to pytanie, jak to będzie wyglądać? No przecież Polacy jak wylegną na plażę, trudno tam wydzielać jakieś sektory, w których będziemy zachowywać odległość między sobą. No tutaj na plaży mogą się okazać pożyteczne nasze słynne parawany, które były wyśmiewane. W tym roku może się okazać, że to będzie świetne rozwiązanie. Chociaż też gdzieś tam słyszymy, że plaże będą dozorowane, że będzie określona liczba osób puszczone na plaży. No reżim sanitarny musi być, tak? Bardziej, że to lato gdzieś, no tutaj niby ta bliskość, tak? Ludzie bez maseczek, bo nie bardzo sobie wyobrażam, że będzie ktoś do wody wchodził w maseczce. To zobaczymy. Wszyscy patrzą z optymizmem, tak? Że będzie lato, będzie ciepło, wirus troszeczkę tutaj zmaleje. Rząd, no widzimy, że sobie z tym nieźle radzi, więc miejmy nadzieję, że te wakacje będą wyglądały. Pewnie nie będą dokładnie takie, jak były w zeszłym roku, ale też nie będą takie złe.
To prawda, rozluźniamy polską gospodarkę. Weszliśmy w poniedziałek w kolejny, trzeci już etap tego rozmrażania. Pojawił się też inny problem podczas pandemii koronawirusa. Wielu martwiło się, czy na te wakacje będą sobie mogli pozwolić, zwłaszcza finansowo. Jednak jest bon 1000 zł na wakacje dla pracowników. Na ten pomysł rząd chce przeznaczyć 7 miliardów złotych z budżetu i to chyba taki dobry sygnał również dla branży turystycznej. Oczywiście, oczywiście podczas rozmów z naszymi klientami ten temat jest praktycznie przy każdej rozmowie poruszany. Wszyscy patrzą z nadzieją na ten bon. Także on pomoże rozruszać tą turystykę naszą krajową. Oczywiście też jest wiele niewiadomych, tak? Jak ten bon będzie rozdawany, jaka będzie jego realizacja. No, też wiele jakichś tam plotek, obaw, czy jakieś terminale, czy to będzie można tylko w jednym miejscu realizować, ale ogólnie sama idea bonu turystycznego jest, no, naszym zdaniem i zdaniem naszych klientów, świetnym rozwiązaniem. Na pewno to pozwoli tej branży odżyć. To jest świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o pandemię, o koronawirusa, no bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, ta branża musi odżyć, troszkę trzeba odmrozić, zachęcić Polaków też do wyjeżdżania, gdy może z finansami jest trochę gorzej. Ale na świecie też takie bony są używane jako promocja krajowej turystyki. I pytanie, czy w Polsce to jest potrzebne, czy Polacy chętnie zostają w kraju, bo no, zasmakowaliśmy trochę świata w ostatnich latach. No, znaczy ja uważam, że ten bon jest świetnym rozwiązaniem. Zobaczymy, jak, czy to będzie w kolejnych latach kontynuowane, czy tylko w tym okresie pandemii, bo to też jest związane z budżetem, czy budżet państwa na to pozwoli. Ale jest to, naszym zdaniem jest to fajny pomysł. No, tak jak mówię, no, turystyka zagraniczna raczej w tym roku odpada. Na pewno będą pojedyncze wyjazdy, ale każdy się boi, tak? Szczególnie takie popularne kraje jak Włochy, Hiszpania. Wiem, że tam przyszła ogromna fala wirusa. Te państwa sobie nie poradziły z tym. No, teraz sobie jakoś tam coraz lepiej radzą, ale jednak wiemy, co było. I no, z naszych rozmów wynika, że większość osób będzie chciało jednak zostać w kraju. Tutaj się czujemy bezpieczniej. Więc ten bon turystyczny, no póki co jest wydaje się być fajnym rozwiązaniem. Oczywiście te wszystkie niewiadome, myślę, że już jest pora, żeby rząd rozwiał i wyjaśnił, na czym to ma polegać. Dlatego, że tak jak mówię, nasi klienci są pełni obaw, czy wszyscy będą mogli ten bon u siebie realizować, którym będą chcieli u nich zapłacić goście. Czy to również gastronomia, czy również usługi towarzyszące typu spa, baseny. Czy to będzie tylko stricte na noclegi. No tutaj jest, są niewiadome, ale naprawdę wśród rozmów, czy nasi handlowcy, czy gdy rozmawiamy z klientami, każdy liczy się, no, liczy na ten bon, że to będzie duży rozwój dla branży turystycznej, duży zastrzyk finansowy. Pytań w tej kwestii jest wiele, ale miejmy nadzieję, że już wkrótce poznamy wszelkie szczegóły. Oczywiście. A ja chciałabym teraz pana zapytać o taką poradę dla nas i dla naszych widzów, bo wakacje już tuż, skoro mamy więc zostać w kraju, gdzie warto pojechać? Ja myślę, że każdy zakątek naszego kraju jest piękny. W każdym zakątku można coś odnaleźć, od północy po południe. Oczywiście są regiony bardzo popularne, typu Zakopane, Bieszczady, ale też warto może w tym roku wybrać się gdzieś, jakieś tereny mniej znane, Wory Tucholskie, oczywiście może Góry Świętokrzyskie, ale nasz kraj jest piękny, tak? Czyli w Polsce możemy również spędzić piękny urlop, nie tylko Włochy, nie tylko Chorwacja. W naszym kraju jest naprawdę pięknie. Myślę, że każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie, czyli na wypoczynek aktywny, i na spokojne spacery, i na trudne wspinaczki górskie. Mamy naprawdę bardzo szeroką ofertę krajową. Panie Jakubie, a jak już szukać wymarzonych wakacji w naszym kraju będziemy, to na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby to miejsce było dla nas jak najbardziej atrakcyjne? No tutaj każdy tą ofertę dla siebie musi dobrać, tak? Niektórzy lubią prywatność, tak jak mówiłem, więc wybierają domki. Niektórzy lubią ofertę bardziej złożoną, czyli gdzie jest basen, wyżywienie i inne atrakcje. Na pewno tutaj właściciele obiektów muszą jakoś zachęcić gości swoich poprzez pokazanie, że jest reżim sanitarny utrzymany. Coraz więcej widzimy, że właściciel obiektu zamieszcza zdjęcia czy jakieś relacje, jak wygląda na nim dezynfekcja. Na pewno te obiekty będą w pierwszej kolejności wynajmowane. No i przede wszystkim na bezpieczeństwo, tak? Bo w okresie wakacyjnym pojawia się bardzo dużo firm, które oszukują, tak zwane apartamenty widma czy pokoje widma, gdzie ludzie płacają pieniążki i no nie mogą z tego noclegu skorzystać. Na pewno na to trzeba uważać, dlatego warto korzystać z portali, gdzie są te oferty zweryfikowane i zawsze można gdzieś tam zadzwonić, też dopytać, czy taki obiekt istnieje i czy warto z jego usługi korzystać.
Jakub Grzegorczyk, portal infoturystyka.pl był naszym gościem. Dziękujemy za te kilka słów dotyczących wakacji. Tym bardziej, że sezon nie wakacyjny jeszcze, ale planowania wakacji właśnie ruszył. No wiele osób czekało na to, co się będzie z tym wirusem w naszym kraju działo i myślę, że właśnie teraz taki etap myślenia o tym, co w lipcu i w sierpniu powoli następuje, a trzeba pewnie będzie się z niektórymi noclegami spieszyć. Dziękujemy bardzo za rozmowę. A państwo oczywiście zostańcie z Telewizją Republika, bo wracamy już za moment i trochę więcej o polityce, a przede wszystkim o wyborach prezydenckich powiemy.